Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie i dzisiaj mam dla was naprawdę wyjątkowy odcinek, bowiem będę zmieniał mój celownik w każdej rundzie. W ostatnim filmie poprosiłem was, żebyście w komentarzach zostawiali swoje celowniki. Okej, na pierwszą rundę dostaniemy taki oto niebieski, dosyć zwykły celownik. Mam tutaj listę w notatniku 32 waszych celowników, dosyć losowo sobie wybierałem z komentarzy. Mówiłem wam, że możecie mi dać celowniki, którymi gracie lub żeby nie strollować jakieś dziwne celowniki. Zobaczymy, co mi przygotowaliście, to każdą rundę będę zmieniał. No, strzela mi się troszeczkę, jest trudniej, ale jest headshot. Jeden na jeden, Merwo, skup się. Z nowym celownikiem, pokaż co potrafisz. Bity jest. Ja mam high ground, powinno być łatwiej. Ale niekoniecznie. Uciekł mi stąd? Tam jest daleko. Znowu dostał. Znowu dostał, ileś będziemy tak obijać? Nie jestem w stanie go zabić. Co tu się wyrabia? Jakiś pojedynek jak w Silver 1, co? Ile jeszcze tych pocisków? Nie no, z tej broni się nie da w ogóle zabić ludzi. Ile ja go trafiłem? Ile ja go trafiłem? Uwaga, 107 w 7. No dobra, bierzemy drugi celowniczek w takim razie. W tym odcinku każdy mój jakikolwiek miss mogę zwalać na celownik. Okej, drugi taki... taki fioletowy, no dobra, zobaczymy jak będzie nam szło. Taki grubszy zdecydowanie. Ktoś tam wziął przerwę u nich. Mój ma bombę, nice. Skoro wzięli przerwę, to może drugi AWK, czy co? Warto sprawdzić. Napisali AWK. Wykorzystałem to, już nie chciałem go brać z kosy. Lecimy. Trzeci celownik. Trzeci celownik będzie wyglądał tak. O, czerwony zupełnie. No podejdę może z nim mida. We dwójkę zagramy w ten sposób. Warto by było skrócić, może znowu awczy. No, nikogo tu nie ma. Oho, chyba są na longu, co? Tylko jeden tu jest, a drugi? Okej. Okay. Zeskoczył, zeskoczył, dobra. Plantuje. Robimy to! Elegancko, Merwo! Ten celownik mi się podoba, ten czerwony, ale on jest bardzo podobny do mojego zielonego. Celownik numer 4 to... o, taki malutki, cienki, bardzo fioletowy. Uła, zostałem sam. Przebieg. Ale wrócił się, spojrzał na mnie. I dobrze! Wszystkimi celownikami dobrze mi idzie na razie. Celownik numer 5 to będzie, uwaga... you want drop? Biała kropka. O, białą kropką to... nie pamiętam, kiedy grałem celownikami kropkowanymi. Ojej, on się rozszerza przy strzelaniu, ale ciekawy celownik. Ale... ale nie umiem grać takimi celownikami, ale dziwnie mi się z tego strzela. Nice, dobił go. Dobra, zmieniamy na kolejny, ale to jest taki... fajny odcinek. Może mogę sobie potestować, czym gracie, albo co mi przygotowaliście. O, to chyba ktoś... dziękuję za trolla. Piękny celownik dostałem. Uśmiechniętą buźkę na jakimś czarnym tle. Dziękuję wam bardzo. Jak to w ogóle wygląda, taki celownik? O, rany. Jak nie zapomnę, to wam zostawię w opisie po kolei, z których celowników korzystałem, w jakiej rundzie. Posmukowaliśmy sobie. Jak ja mam z tego strzelać, jak to w ogóle mi zasłania wszystko? O, weź już są. No nie, no ja tym fajnym celownikiem chciałem jakiegoś fraga zdobyć. No ale trudno, umowa, zmieniam co rundę, to zmieniam. Nie może tak być, że będę grał nim dalej, chcę przetestować jak najwięcej
celowników. Numer 7. Serio, widzowie? Jak ja mam czymś takim grać? Ale dostałem piękny celownik od was. Ha! O Jezu. Tak! Zabiłem z tego! Pięknie! Udało się. Balkan, Balkan, Balkan. I się spalił! To najlepszy celownik CSGO. Ten, który widzicie w tym momencie. Nie ma takich dobrych. Ale mój tam zabije, jakiś easy meczek się zrobił. Chociaż ta mapa jest mega CT, więc równie dobrze po zmianie stron możemy wszystko zacząć przegrywać. Chyba na dole. Czego z kosy byśmy wzięli, co? Nie dał się. Ej, spuszczował mnie, chciałem zacząć trollować i tak to się kończy, co? Celownik numer 9. Taki oto mi przygotowaliście na ten odcinek. Fantastycznie. Nie wiem, no, tam ktoś przebiega, ale jak ja mam go trafić? W ten sposób? Ja nawet nie wiem, gdzie strzelam. Próbujemy headshota. Ciekawe, czy mój teraz widzi, jaki ja go używam celownik. To było dosyć zabawne. Nie wiem, czy on tam jest, czy nie. Trafiłem heada! Dwa headshoty takim celownikiem! Co tutaj się wydarzyło w tej rundzie? Co tu się wydarzyło? Lecimy z kolejną mapą w takim razie. Nieprawdopodobne, jak to się udało zrobić. O, Lemy i Supreme. A ja mam orła, nie wiem czemu. Jakoś pospadałem. No to lecimy z kolejnym meczem i zobaczymy tego niebieskiego celownika. Już się pozbywamy, zobaczymy jaki przygotowaliście mi kolejny. Okej, taki czerwony, nie, nawet różowy troszeczkę bardziej. Zobaczymy, jak się będzie z tego strzelało. Gram tu teraz na mapie Overpass. Specjalnie te dwie mapy takie wybrałem. Pierwsza ta UL, druga... Znaczy dwie wybrałem najpierw, tak? Teraz drugą chciałem zagrać na tej mapie, bo według mnie jest to najgorsza w ogóle mapa do skrzydłowego. Nie lubię na niej grać ani shotgunami, ani rewolwerem, więc... Jak teraz gram zupełnie normalnie, to postanowiłem wypróbować. A drugi co? Chyba tam za tymi beczkami, co? Właśnie tak wygląda wchodzenie terro na tej mapie. CT mogą się chować w 10 miejscach. My musimy wejść jakimiś dwoma cienkimi przejściami, naprawdę. Wydaje mi się, że jest tyle fajnych map do skrzydłowego, a my musimy grać na tym. O. Mocno są poobijani, ja już troszeczkę też. Chciałbym zabić chociaż jednego. Na overpassie, na terro przydałaby nam się taka runda. Dobra, obity, został tu drugi. Jest hedzik! Myślałem, że on tu się chowa i na niego ładnie wyskoczyłem. A on już był dużo dalej. Czas na kolejny celownik. Tym razem... taki. O, pomarańczowe kółeczko. I don't speak Russia. To jest celownik, ten kółeczko, celownik do headshotów. Chyba. Celownik do headshotów! Dobrze powiedziałem! I mi się wali heady. A mój co robi? Tutaj troluje gierkę? Nie wiem, co on robił. Chyba ten był kolejny. Okej, taki czerwony z kropką. Ciekawymi celownikami w gracie. Podoba mi się, że jest tak różnorodnie. Na razie żaden się chyba jakoś nie powtórzył. Jest dużo fajnych celowników. Nie wiem, co mój tam robi. Coś na respie sobie siedzi. A drugi był tu gdzieś na dole. A mój gdzie? Mój tam sobie jeszcze siedzi. Chyba na jakiegoś trolla trafiłem. Are you trolling? A, idzie na kuckach przez całą grę. Ja myślałem, że mam jakiś trust factor wyższy, czy coś takiego, że nie będę z takimi ruskami grał. O Boże. Naprawdę takie gry? Co to jest za rusek? Pięknie, ziomuś, zasejwowałeś sobie broń. O, rany. Celownik kolejnej rundzie mój będzie wyglądał tak. Żółty. Oha, pierwszy raz chyba żółty dzisiaj. Dobrze. Nie wiem, gdzie jest ostatni. On ma bombę, nie ja.
Chciałem zaplantować, myślałem, że mam pakę. Dobra, ale zaczął grać, poruszał się, porusza się, biega, więc może to nie jest jakiś mega toksik ruski. Let's go. Uła. Szybko mój dostał. Nie ma ich tam. Aj, tu na górze za WP. No to już teraz będzie nam na overpasie mega ciężko wejść, mega ciężko. Kiepsko to wygląda. Nie mamy trochę pomysłu na te rundy. O, udało się. Wiedziałem, że to będzie robił. Merwo miał wyczucie. Nie, ja nie mogę grać tą bronią. Zapomniałem, muszę wytestować wasze celowniki. Nie mogę strzelać za wupki. Oj, to był mały fail, ale mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Zapomniałem o tym. Przypomniałem sobie wystarczająco szybko. Kolejny celownik będzie wyglądał... niebieski, zwykły. Okej. Okay. Easy. Pięknie, Rusek zdobył fraga! Drugiego w tym meczu. Umie grać, umie strzelać elegancko. Następny celownik. Uuu. Jaki fajny, pierwszy raz mam dzisiaj takim gramy. Gracie takimi? Bez tej górnej kreseczki. Ciekawy celowniczek. Taki, taki pod heady na headshoty. Oj, 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 oj. No, fajny celownik, ale... nie tym razem. Nie wykorzystaliśmy go niestety. Patrzcie, Rusek nie zna języka żadnego, ale co miał napisać po angielsku? Give a skin! Takie rzeczy to on umie napisać. Nieprawdopodobne. Oh shit. A, Rusek dał radę. Mamy dwóch na jednego. Ja go dobijam, lecę na fragi agresywnie. Tak jest! Tym razem taki żółty rozszerzający się. Proszę bardzo, coś ciekawego dostaliśmy. Ups. Jestem sam. Mogłem defa kupić. Chodź tu, ziomuś. Trochę się spóźniłem z wymianą celowników. Miałem mały problem. No i od razu, zobaczcie, widzicie, nam wjechali. Jak nie pilnowałem, źle. Źle to wyszło. Dobra, czas na kolejny celownik. Tak to czasami wychodzi, że może mi to za długo potrwać i jest potem problem. A zielony, ten to wygląda jak mój praktycznie. Trzeba coś spuszować ich. Jestem sam. Minus 71, dobra, czyli mocno obity. Rusek dał fajne info. Jest tu. No jak przecież miałem na niego! 28! 28! Czyli co, 1 HP miał ziomek? 1 HP? No! Nie dam mu żadnego skina, co za... typ. Na pewno jest mało ma. Dobił go Rusek, pięknie! Dobił. Mamy to, ale ważna runda. Uff, jakbyśmy to przegrali, to już bym był zły. Co będzie tym razem? No czymś takim to ja wątpię, że gracie. To chyba ktoś się postarał na odcinek, bo nie wydaje mi się, żebyście grali takimi celownikami. Nie wydaje mi się. O, puszują, co? Nic nie widzę, co się dzieje. Cztery kulki! Ajajaj, byłem blisko. Ajajaj, widzicie, ta zmiana celownika jednak sprawia, że czasami jestem spóźniony. A na tej mapie są szybkie respy, jakby to był ten ul. To tam na przykład można długo sobie biegać, przebiegać. Dobra, teraz taki żółty. I mu nie dał rady, nawet jednego fraga. Siedzi tam za wupą schowany i co? Kurcze, było head! 26 dostał, no. Ale wyrównany mecz, no ale to jest solo meczek z trolem, który na kuckach się poruszał przez całą rundę.
Więc nie jest łatwo iść jeszcze cały czas z innymi celownikami. Jaki tym razem? Ojej, w takiej ważnej rundzie taki celownik. Myślałem, że nas spuszowali. Nie, czekają. Kurczę. No i nie wygramy tego. 8-7. Nie! No traf z tego! No już jestem zły, słuchajcie, ale taki mecz... No, oni piszą GG. No jakie GG, jakbyście grali z czymś takim, to byście napisali GG, nie? W takim meczu, z takim gościem. Zrobiłem co mogłem, jeszcze różne celowniki, byłem spóźniony na respie po CT, ewidentnie było przez to gorzej, ale jak najbardziej challenge mi się podobał. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!